Niebieskie stado pokoju zawitało do Szczecina w piątek w godzinach porannych. Szczecin jest 71. miastem, w którym owce się pasły, bowiem stado podróżuje po Europie i daje impuls do myślenia. Stado owiec jest symbolem tolerancji i przyjaźni międzyludzkiej. Dopiero przy drugim spojrzeniu dostrzegamy, że każda owca jest taka sama. Każde miasto, które udzieliło owcom jednodniowego prawa wypasu, stało się symbolicznie członkiem wielkiego międzynarodowego stada jedności. Owce niosą jasne przesłanie o tym, że wszyscy są ważni i każdy jest równy. Do Szczecina przyjechało około 80 owiec. Jedna z nich pozostanie w mieście, by przypominać o symbolach i motcie, jakie ze sobą niesie. Byłaś już w 70 miastach. Po co przyjechałaś do Szczecina? Jakie przesłanie ze sobą niesiesz? Wszyscy są równi, każdy jest ważny. Czy coś jeszcze chciałabyś przekazać Szczecinianom? Czyli zostajesz z nami w Szczecinie. Dziękuję Ci bardzo, owieczko. Szczecińska owca została przekazana symbolicznie na ręce zastępcy prezydenta miasta Krzysztofa Soski. Projekt jest taki odważny, budzący uśmiech na twarzy i chyba o to chodzi, bo owca sama w sobie budzi bardzo ciepłe skojarzenia i o to chodzi. A rzeczywiście stado jest także symbolem wspólnoty, czegoś, co nas łączy. Owce tworzą stada, więc wydawać by się mogło, że ich symbolika jest jasna, jednak zdanie Szczecinian było w tej kwestii podzielone. Dla mnie owce to owce, ale widocznie mają jakąś głębszą symbolikę. Symbolizują tolerancję i wspólnotę. Wszystkie owce są takie same i tworzą tutaj przestrzeń, wspólnotę. Z tego, co wyczytałam, jedność. A co pani o nich sądzi w ogóle? Są ciekawy. Zwraca uwagę po prostu. Zwraca uwagę i pewnie każdy, kto przychodzi, zastanowi się, dlaczego niebieskie, dlaczego tak duże, doczyta i wie. Mam aparat, zrobiłam kilka zdjęć. Takie urozmaicenie. Impreza na Błoniach. Warto je ożywiać, te tereny. Baranki na niebie, tak? Ciężko powiedzieć. Właśnie staramy się tutaj dowiedzieć z plansz, ale widzimy, że podróżują po całym świecie. Rzeczywiście przykuwają wzrok, szczególnie tym swoim jaskrawym kolorem. Może jakąś taką jedność? Wszyscy są równi, każdy jest ważny. Te dwa hasła nie są zbyt skomplikowane, jednak jak przekonują artyści, bardzo ważne, bo wciąż często zdarza nam się o tej równości zapominać. Pozostaje więc nadzieja, że owce, które niosą tak ważne przesłanie, nie staną się przysłowiowymi owieczkami na rzeź.